Zakup mieszkania to duży dylemat dla każdego. Ułatwieniem w podjęciu tak ważnej decyzji są targi nieruchomości, podczas których deweloperzy mogą szerzej przedstawić swoją ofertę i nawiązać bezpośredni kontakt z klientem. Jest to wydarzenie dla osób, które zmierzą się za chwilę z zakupem nieruchomości. Generalnie znalezienie takiego swojego idealnego, wymarzonego M jest bardzo trudnym procesem i trzeba się zapoznać z wieloma inwestycjami, z wieloma propozycjami deweloperów. Dolnośląski rynek nieruchomości bardzo się ustabilizował. Średnia cena za metr kwadratowy na rynku pierwotnym to 6 tysięcy złotych. Zainteresowanych ofertą na targach nie brakowało. Powodem tego może być zwiększenie wkładu własnego na zakup nieruchomości od przyszłego roku. Koniec roku jest jak najbardziej korzystnym czasem do zakupu mieszkania z tego względu, że jest bardzo dużo promocji, jeżeli chodzi o deweloperów. Deweloperzy są skłonni obniżać ceny. Domek na peryferiach czy mieszkanie w centrum? Wśród klientów panuje bardzo duża różnorodność upodobań. Jednak większość stawia na wygodę i bliskość dostępu do wielu instytucji. Klienci doceniają teraz bliskość rynku, tym bardziej, że mamy takie społeczeństwo, które docenia to, że może sobie wyjść, gdzie jest blisko teatr, kino, restauracje. I zazwyczaj to są ludzie młodzi, aczkolwiek też i starsi. Deweloperzy starają się trafić do klienta na różne sposoby. Najważniejsze jest wzbudzenie emocji i nawiązanie więzi z przyszłymi mieszkańcami już od pierwszego spotkania. Niektóre z firm, by wywołać pozytywne emocje u klientów, współpracują nawet z iluzjonistami. Podchodzimy do osoby, prezentuję taką na przykład tutaj takiego gąbczaka i mówię, że to jest najciekawsza ulotka, jaką dzisiaj możecie spotkać na targach. Ale że jest was dwójka, to przydałyby się dwie, prawda? Więc jedna dla ciebie, jedna dla ciebie. I w ten sposób, jak już podchodzimy do stoiska, są fajne emocje, ludzie się fajnie czują i wtedy ze sprzedawcą dużo przyjemniej się rozmawia. Targi nieruchomości to dobra okazja do szczegółowego zapoznania się z ofertą inwestycji, ale nie tylko. Podczas wydarzenia każdy mógł skorzystać z porad i wskazówek, jak bezpiecznie i szybko kupić dom czy mieszkanie. Dla Echo24, Arkadiusz Skarbowski.